Ja jestem chłopem ze Śląska, także może jestem ten twardy i ojciec był bardzo wymagający. Mój ojciec najpierw mówi, najpierw nauka, praca, obowiązki, dopiero później przyjemności, dopiero później było bieganie. Cześć, tutaj Florian, a ty słuchasz 59. odcinka podcastu Świat okiem biegacza. Dzisiaj razem ze mną Marcin Świerc. Myślę, że każdej osobie, która interesuje się biegami górskimi, biegami ultra, nie muszę przedstawiać Marcina. Myślę, że jeden z najlepszych polskich biegaczy właśnie długodystansowych. Marcin, mega się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. Szczególnie wiem, że ten okres, w którym aktualnie jesteś, jest na pewno dla Ciebie taki trochę trudny albo może po prostu nowy i to jest kompletnie nowe dla Ciebie doświadczenie. Na początek, jakbyś Ty w ogóle mógł się przedstawić, czy może coś byś dodał do tego, co ja powiedziałem o Tobie? Ciężko mi tu mówić o sobie. Dzień dobry wszystkim. Nie lubię o sobie mówić, także myślę, że tu Florian zrobiłeś dobrą robotę i niech tak zostanie. No właśnie, powiem Ci, chyba muszę w ogóle to pytanie w ogóle wymienić, bo wielu biegaczy właśnie ma problem, żeby przedstawić siebie, ale mam nadzieję, że ta rozmowa pójdzie nam bardzo płynnie, szczególnie, że na pewno nie tylko dla mnie, ale też dla innych biegaczy jesteś takim, może nie wzorem, ale na pewno osobą, którą warto się inspirować i cała Twoja kariera, to jak ją potoczyłeś, jest na pewno super i mam nadzieję, że trochę przekażesz nam tej wiedzy. Na początek, jakbyś mógł w ogóle opowiedzieć o Twoim ostatnim starcie w Andrychowie, gdzie zostałeś mistrzem Polski na długim dystansie. Jak ocenisz ten start? Szczególnie, że to był pierwszy start od naprawdę dłuższego okresu. Tak, rzeczywiście ten start był dla mnie ponad półtora roku bez rywalizacji. To było związane oczywiście z kontuzją, wypadkiem, który miałem koniec roku 2019. Później w 2020 przerwa. Wiadomo, koronawirus i cała pandemia. Też jakoś nie było okazji wystartować. Chciałem, ale też nie byłem przygotowany. Także ten start był takim trochę na dużym głodzie. Oczywiście też jeszcze dzień wcześniej. Aleksander się urodził o 19:05. Ja spędziłem jeszcze parę godzin w szpitalu, pomagając Basi i będąc przy nich. No i tak szczerze mówiąc, ten start to był trochę pod znakiem zapytania. Ja nawet robiąc 2 tygodnie wcześniej rekonesans ze swoimi zawodnikami, robiłem go w 5 godzin, gdzie nie byłem nawet w stanie im dorównać na treningu i moi zawodnicy naprawdę byli mega mocni. Nawet tydzień wcześniej robiłem jakiś trening, który miałem zaplanowany i też nie skończyłem go, bo po prostu nie spełniałem jakichś tam swoich założeń i bardzo tylko startu się obawiałem, bo wiadomo, brak rywalizacji, brak powiedzmy sprawdzenia siebie, konkurencja ogromnie mocna, bo to jednak Mistrzostwa Polski. Może niewiele osób na mnie stawiało, ja na siebie na pewno nie stawiałem. No i co? Pojechałem rzeczywiście dosyć zmobilizowany wcześniejszym dniem. Szczerze mówiąc, nawet nie myślałem o rywalizacji. Chciałem po prostu zrobić najlepiej, co potrafię i tego dnia to wszystko się po prostu ułożyło w fajną układankę. Fajnie ten wynik wyszedł. Cieszę się, że mogłem tak wrócić i oczywiście cierpiałem również. To nie był łatwy bieg, ale myślę, że dobry prognostyk. Te treningi, które wykonywałem, po prostu nie dawałem sobie raczej szans, a to po prostu wszystko się fajnie złożyło i wywalczyłem kolejny medal. No właśnie, bo tam nawet chyba taką informację przeczytałem, że ten medal spowodował, że jesteś chyba najbardziej utytułowanym biegaczem górskim w historii w ogóle Polski, że nikt tak dużo nie ma medali mistrzostw Polski tak jak ty. Nie wiem, czy ta informacja jest prawdziwa, czy nie. Ty wiesz coś o tym? Tak, tak. No w sumie ja to zawsze staram się, żeby te jednak mistrzostwa Polski to były dla mnie jakimś tam priorytetem. Wiadomo też, stawka najmocniejszych w Polsce spotyka się właśnie na takich zawodach. I dlatego też jednym z takich elementów, których właśnie wybieram zawody do swojego kalendarza, jest jakaś tam, powiedzmy, ranga. Także Mistrzostwa Polski na pewno są ważną rzeczą, którą zawsze chcę jakoś tam zaliczyć. 28 medali, 18 złotych. Rzeczywiście jest tego sporo. Jeszcze kilka chciałbym zdobyć. A czy najbardziej tytułowany? Pierwszy swój medal zdobyłem 11 lat temu. To właśnie było na długim dystansie w Szklarskiej Porębie. Początki długiego dystansu i no i fajnie, myślę, że po 11 latach znowu zdobyć złoto, to też
pokazuje, że może nie jest tak źle ze mną jeszcze. Będzie mogli się w ogóle zobaczyć na chudym Wawrzyńcu na dystansie ultra? Taki mam plan. Chcę oczywiście, to jest jeden z punktów w kalendarzu tegorocznym i chciałbym tam wystartować. A jakie w ogóle masz jeszcze plany startowe na ten rok? 19 czerwca startuję ze swoją fundacją, powiedzmy, jako projekt w Góry Serca i tam raczej będziemy po prostu asystować Grześkowi na takim specjalnym wózku i chcemy, żeby taki pierwszy niepełnosprawny ukończył w ogóle zawody w górach. Ja takie właśnie zawodników niepełnosprawnych już widziałem na Trans Gran Canaria, na innych zawodach za granicą, już nawet UTMB zrobili wokół Mont Blanc z osobą niepełnosprawną w takim wózku i chcemy też to w Polsce trochę zaszczepić, także to jest pierwszy 19 czerwca, to jest taki pierwszy event. Czekaj, to muszę się przerwać w ogóle, skąd ten pomysł, żeby w ogóle i jak to w ogóle wygląda, bo to wiesz, ciężko czasami wbiec na jakąś górę samemu, a to jeszcze wiesz, z wózkiem, jak w ogóle to ma funkcjonować? Bardzo fajny wózek to jest, rzeczywiście ci niepełnosprawni siedzą jak w bolidzie, bo to jest taki specjalny fotel sportowy, z przodu są lejce i powiedzmy takie dotrzymania i z tyłu powiedzmy trochę jak taki wózek wyścigowy i to jest bardzo fajne i to się już da pokonać, już zrobiliśmy takie wejścia, nawet zjechaliśmy na nartach, bo też można do takiego wózka przyczepić narty i można z Kasprowego zjechać, także w tym roku już był taki event, weszliśmy na skiturach i ekipa zjechała, także chcemy właśnie przez tą moją fundację, no, wspólną fundację naszych założycieli, którzy się właśnie spotkaliśmy kiedyś na obozie sportowym, stwierdziliśmy, że chcemy coś zrobić i triatlonista, biegacz i fizjoterapeuta połączyliśmy to, że właśnie będziemy takim wózkiem też ludziom ułatwiać zdobywanie gór. Także to jest 19 czerwca. Później jestem w Karpaczu na zawodach 3 razy Śnieżka. Karpacz to zawsze też moje ulubione miejsce, bo burmistrz Radosław Jędzek bardzo fajnie działa. Jest nowy stadion i te zawody zawsze jakoś tam dobrze staram się wspierać jako tam ambasador od kilku lat. Później właśnie u Marcina Rzeszutki, czyli impreza Bafa, Tatra Sky i tam też chcę powalczyć. W zeszłym roku nie było mi dane i raczej byłem wolontariuszem i pomagałem przez kontuzję właśnie i złamanie ręki. A w tym roku chcę po prostu u Marcina być na pewno. Cały ten festiwal z całą drużyną Bafa spędzamy w Zakopanem. To jest koniec lipca. Później właśnie jest Chudy Wawrzyniec, początek sierpnia. No i tu jeszcze chwila, zobaczymy co dalej, bo też kilka planów jest. Niby ze swoim zawodnikiem chciałem zrobić Transalpine, ale też się pojawiła okazja i jest Europejski Festiwal Górski w Krynicy, nowa impreza. Myślę, że później takim głównym celem, myślę, na ten sezon, końcówkę, to będzie listopad i Mistrzostwa Świata w Tajlandii na dystansie ultra. Tam bym chciał indywidualnie na pewno powalczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tam nagrody na Europejskim Festiwalu Biegowym Cię zachęcają do wzięcia udziału na setkę? Myślę, że to jest jeden z elementów, tak jak mówię, i ranga, bo też współpracuję z organizatorami i powiedzmy jakoś tam ambasadoruję tej imprezie i chcemy naprawdę ściągnąć zawodników z zagranicy i już o to zabiegamy. Chcemy ściągnąć polską czołówkę. To będzie na pewno rywalizacja na wysokim poziomie i też myślę, że fajnie, że właśnie organizatorzy chcą zadbać o elitę, bo chcemy zaprosić właśnie za granicę, chcemy zapłacić im część samolotu, zobaczymy, kto się zgłosi, pobyt, wiadomo, wpisowe, no i walka o tą główną nagrodę, więc fajnie, że organizatorzy dbają o takie rzeczy, no bo to w Polsce jeszcze nie jest wiadome. Nie? Tak, bo w ogóle przypomnijmy, że do wygrania jest 100 tysięcy złotych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, czy to... Tak. U kobiet i u mężczyzn. Ale czy to też tak na zachodzie wygląda, że na takie najlepsze zawody zawodnicy są po prostu zapraszani, opłacani, tak jak na przykład, no nie wiem, na startach ulicznych, czy na startach na stadionie? Czy to też jednak to jest rzadkość, żeby wiesz, żeby na takie największe imprezy zostały zapraszane takie wielkie gwiazdy biegów górskich? To jest różnie, szczerze mówiąc. W Polsce jest tylko kilka takich imprez. Właśnie Tatra Sky
gdzie Marcin zaprasza 10 najmocniejszych, powiedzmy, z Polski i oni nie muszą płacić wpisowego. I to szczerze mówiąc, no i to są jedyne chyba zawody do tej pory, które... No i Karpacz, rzeczywiście Karpacz i Karpacz mnie również zaprasza i to jest bez problemu. Myślę, że Szczawnica jest takimi zawodami, gdzie również mam, powiedzmy, jako elita zawsze zaproszenie. A tak, no to szczerze mówiąc, nie, w Polsce raczej się nie dba o elitę i ja nawet w 2019 roku startując na ostatniej swojej Krynicy płaciłem wpisowe, także wiesz, to jeszcze wiele musimy się tu pod tym względem nauczyć. Za granicą jest to oczywiście różnie. Jeśli jesteś wysokim ranking masz, to oczywiście jakoś tam zapraszają i część tych biletów wpisowego jest zwracana. Zależy to, jakie to są zawody, jakie rangi. Często też nawet sponsorzy, którzy chcą, żebym po prostu przyjechał, nie wiem, czy BAF, czy jakiś inny, jest to po prostu opłacane z ich budżetu i też tak mają zawodnicy, nie wiem, na przykład do UTMB, no to po prostu głównie całe teamy ściągają i to oni finansują, nie? Także to wszystko zależy od zawodów, rangi, kto jaki ma budżet. Na pewno ci mocarze to mają troszkę łatwiej. Powiem ci, jak z własnego doświadczenia jeszcze, aż jak sobie przypomnę te starty przed pandemią, jak jeszcze były takie większe biegi uliczne, to zawsze miałem taki kłopot i taki lekki dyskomfort do pisania do organizatorów, aby właśnie otrzymać pakiet. I czasami się udawało, czasami nie, ale tak wiesz, tak czułem, czułem może nawet nie, że wyrzuty sumienia, ale takie czasami, jak szczególnie kogoś znałem, to tak mi trochę głupio było i tak właśnie byłem ciekawy swojego doświadczenia, jak to w ogóle wygląda w biegach górskich, czy właśnie takie zaproszenia, no nie mówię ty, bo ty to jesteś, wiadomo, bardzo utytułowanym zawodnikiem i to brudno masz, natomiast wiesz, jestem ciekawy, jak to wiesz, wygląda wśród innych zawodników i czy takie zaproszenia w ogóle dostają i czy to jest w ogóle w miarę porównywalne do tego, jak to wygląda na ulicy, czy to wygląda na stadionie. Stąd moje pytanie. Tak, tak, ale ja też to mam takie same zdanie trochę jak ty. Ja też się nie lubię prosić i raczej wybieram te imprezy, które chcą, żebym był. Albo powiedzmy, co mnie interesuje. Także robić swoje, nie? Dokładnie tak. Wróćmy może w ogóle do tej kontuzji i do powrotu do biegania, bo to jest na pewno ciekawa sprawa. Jak w ogóle doszło do tego, że tak naprawdę nie z twojej winy zostałeś kontuzjowany i jak wyglądał powrót w ogóle po takiej, no dosyć długiej przerwie, szczególnie w tym 2020 roku, który był jednak dla biegania fatalny? Rzeczywiście, ta kontuzja trafiła się mi w roku 2019 w grudniu, kiedy jechałem na trening, szczerze mówiąc spokojnie, bo jechałem na siłownię z plecakiem i samochód nie ustąpił pierwszeństwa, wyjechał z drogi podporządkowanej i nie trafił, a moja kierownica roweru trafiła w mój mięsień krawiecki i rzeczywiście no, było trochę podbramkowo i powolutku jakoś tam z tego wyszedłem, ale trafiłem na też do szpitala w Stalowej Woli pod opiekę doktora Goli, który po prostu się zainteresował, wiedział, kim jestem, wiedział, że jestem sportowcem i też cały ten pobyt mogłem korzystać jak zawodowiec. To jest niespotykane, bo mogłem nieograniczony dostęp do, nie wiem, basenu, siłowni, fizjoterapii. To było początek stycznia, lutego. Niestety później przyszedł marzec, pandemia i każda wizyta u fizjoterapeuty, no to niestety była pod znakiem zapytania, no bo wszystko było pozamykane i trochę ten powrót się wydłużył. No rzeczywiście długo wracałem i trafiłem na samo dno, szczerze mówiąc, mojej psychiki i rzeczywiście zdołowany byłem totalnie, bo 2019 też UTMB mi nie wyszło. Już chciałem wracać, byłem zmotywowany. Ogromnie, wiesz, treningi naprawdę wychodziły super, a przydarzył się wypadek i kolejne 3-4 miesiące nie mogłem biegać, a wiadomo, okres zimy dla mnie to jest okres bazy, gdzie ja buduję formę na cały sezon, a później z tego czerpię, także nie przepracowałem nic, to co zaplanowane miałem, raczej to był powrót do sprawności i do normalności. Ale był to ciężki powrót. Rzeczywiście głowa, trochę wpadłem w mały dołek. W dołek, duży dołek, no. Ale okej, no myślę, że od czerwca też właśnie postanowiłem działać z trenerem, bo byłem zagubiony bardzo i tutaj pomoc Iniakiego od czerwca była cenna. No i co, w czerwcu znowu kolejna kontuzja, złamałem moją rękę w Tatrach na bieganiu z moimi zawodnikami. Jakiś niefortunny wypadek.
upadek i złamana czwarta kość śródręcza, też zabieg, składanie i też niefortunne po prostu wizyty u lekarza, który jeden mówi co innego, drugi co innego i w końcu skończyło się, że mam trochę lekkie przykurcze, no miałem nie ruszać, no, tu miałem operację, żeby właśnie ruszać, no i tak trochę to wszystko tak nie było dobrze poskładane. Także ten 2020 był trudny. Tak mówię, duży dołek, bo moi zawodnicy trenowali lepiej ode mnie i byli lepsi. I obserwowałem to wszystko z boku, ale myślę, że ten 2020 dla każdego był trudny. Też widzę po swoich zawodnikach i po innych. Wszyscy niestety oberwali. Także ja może też troszkę nie będę tu robił z siebie cierpiętnika, bo nic nie zrobiłem w tym 2020. No. Wystartowałem w październiku, tak? Ostatni, ten pierwszy i ostatni start. To był maraton bieszczadzki i też w sumie też były jakieś fale śmieszne, co mi w ogóle nie odpowiada, bieganie falami, bo nie wiesz, z kim rywalizujesz. I też pamiętam, że już na 15 kilometrze miałem takie skurcze, co mi się nigdy nie zdarzyło. W długim zbiegu po prostu myślałem, że nie ukończę tych zawodów, ale jakoś tam powiedzmy doczłapałem i byłem tym trzecim zawodnikiem. Później w sumie, ale no pamiętam, że to znowu te zawody mi dały, tak mówię, jestem znowu na dnie i znowu trzeba powolutku iść do przodu. Także zapomnijmy o tym 2020 roku i idźmy do przodu. Jeśli tylko pozwolisz, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe spojrzenie. Jeśli nie masz ochoty o tym rozmawiać, to nie ma problemu. Natomiast powiedziałeś, że byłeś na takim samym dnie twojej psychiki i myślę, że to jest taki moment, który na pewno każdy z biegaczy ma. I jak ty w ogóle sobie radziłeś z tym? Po pierwsze, twoje życie tak naprawdę kręci się wokół biegania i jak radziłeś sobie bez biegania? A po drugie, wiesz, jak radziłeś sobie z tym, że znajdujesz się na takim, wiesz, no, najniższym poziomie, tak jak powiedziałeś, że nawet twoi zawodnicy są lepsi od ciebie. I jak w ogóle wtedy sobie radziłeś psychicznie właśnie z takimi momentami? I czy masz może jakieś takie rady albo przemyślenia, co pomogło ci przejść przez ten okres? Nie chcę tu opisywać może jakie miałem, nie wiem, czy to była depresja, czy nie chcę tu, bo tu nie jestem specjalistą od psychologii, ale no myślę, że to były takie dobra depresja i... Ale co, przede wszystkim realizacja planu, wsparcie bliskich osób, to jest ważne, rozmowa, nie załamywać się, robić swoje, nie patrzeć na innych, to jest chyba w sumie klucz i cieszyć się z każdego kolejnego dnia. To jest też fajne, bo teraz powiedzmy zrobić, odhaczyć i napierać do przodu, no bo myślę, że każdy dzień to jest dar i trzeba się z tego cieszyć, trzeba też powiedzmy jakoś tam starać się, żeby każdy kolejny dzień powiedzmy był lepszy niż poprzedni, żeby zawsze coś może ciut udoskonalić. Wiadomo, nigdy to nie będzie super, wiesz. No ciężko się samemu motywować, nie? To sam wiesz o tym, że motywować samego siebie i trenować samego siebie to jest bardzo trudna rzecz. Ja to robiłem przez 20 lat. Dlatego też właśnie zacząłem współpracę trochę właśnie z Iniakiem. Na pewno Basia to jest dużym wsparciem. W sierpniu też pojawiła się informacja, że będzie Dzidziuś. Także to też motywowało. No przecież hello, za chwilę będzie młodzież na świecie i trzeba jeszcze pokazać. Także myślę, że każdego dnia robić swoje i trzymać się tego planu, który sobie tam zaplanujemy. Taki długofalowo nawet myśleć, nie? Żeby nie myśleć z dnia na dzień, ale też właśnie długofalowo, że ciśniemy, bo mamy cel, nie wiem, za rok, za dwa, nie? Myślę, że to jest w ogóle bardzo fajnie, że o tym opowiadasz, bo mam czasami takie wrażenie, że takie osoby na takim samym szczycie, takie najlepsze z najlepszych i często jak tak się na niej patrzy, to się wydaje, że wiesz, że taki Marcin Świerc to zawsze ma ochotę, żeby wyjść na trening, zawsze jest w dobrym nastroju, zawsze ma, wiesz, ma pełen wigor i tak dalej, a wiesz, fajnie opowiadasz o tym, że znajdujesz się w pewnym momencie na takim poziomie, że pewnie, aż wiesz, aż ci było pewnie wstyd wystartować na zawodach, bo byś, wiesz, przebiegł 20-30. W ogóle, co było tak powodem, dla którego nie ukończyłeś UTMB w 2019 roku?
Ja myślę, że to wszystko było za dużo. Ja też startowałem w CCC, 2017-2018 TDS wygrałem. Za duża presja. Ja po TDS-ie, który wygrałem, zamiast się cieszyć i powiedzmy spędzać ten czas z rodziną, to pojechałem jeszcze raz do Chamonix i zrobiłem rekonesans UTMB, żeby się lepiej przygotować. Poświęciłem naprawdę dużo ośrodków i czasu i wszystkiego razem z Basią, żeby się przygotować dobrze do UTMB, ale po prostu ciągle było coś. Wiadomo, praca, zobowiązania sponsorskie, zawodnicy, inne jakieś projekty. Wszystko, zresztą też dla biegania.pl robiłem powiedzmy te artykuły, droga do UTMB. Tylko wszystkiego było za dużo. Ja po prostu psychicznie byłem już na samym starcie wypalony. Chciałem za dobrze chyba to zrobić. Zbyt profesjonalnie może podeszłem właśnie do tego. Czasami trochę więcej luzu może trzeba. To spowodowało, że no, żołądek odmówił posłuszeństwa, nie mogłem jeść, nie miałem energii i ja nawet przecież robiłem rekonesans. Paulin Kapel, który właśnie nawet wygrał, robiłem rekonesans z Zakiem Millerem i spędziłem sporo czasu właśnie w Chamonix. I wiesz, trenowałem z najlepszymi i no kurczę, no i brakło mi takiej trochę świeżości, takiego trochę oderwania od tych życia codziennego może, bo to też jest powiedzmy rzeczą, która no, nie pomaga, nie? Trzeba jednak, jeśli chcesz dobry wynik osiągnąć, no to musisz się na tym skupić, nie? No to jest kawał ciężkiej roboty do zrobienia, a jeśli nie masz spokojnej głowy, no to na biegach ultra szybko to wyjdzie. Czy da się jakoś tak wytrenować tą głowę w tych biegach ultra? Bo ja czasami mam wrażenie, że już na ulicy, już na takich, wiesz, krótszych dystansach taki, wiesz, mental już decyduje bardzo mocno o tym, czy wiesz, czy w pewnym momencie puścisz grupę, czy się utrzymasz. A jak to w ogóle wygląda w takich, wiesz, bardzo długich biegach, gdzie no wyobrażam sobie, że jak, wiesz, biegniesz 100 km, no to zakładam przynajmniej, że tych kryzysów podczas biegów masz sporo. Jak w ogóle sobie z tym radzisz i wiesz, czy widzisz taki jakiś znaczący progres albo jakąś taką zmianę, która zaszła w twojej psychice właśnie na przestrzeni tych 20 lat, odkąd zacząłeś biegać? Ja jestem chłopem ze Śląska, także może jestem ten twardy i ojciec był bardzo wymagający. Mój ojciec najpierw nauka, praca, obowiązki, dopiero później przyjemności, dopiero później było bieganie. Ja też nie byłem tak mobilizowany, wiesz, że ajce pobiega i ten. Teraz jest troszkę inaczej, bo jednak rodzice zauważyli, że to jest moja praca i z tym się spełniam i powiedzmy z tego są środki na życie, ale no wcześniej tak nie było i raczej mało osób mnie mobilizowało. Ja musiałem wielką drogę przejść samemu, którą musiałem się, wiesz, pokazać, że da się to zrobić i no i dało się, ale no tak jak mówię, to wymagało dużego zaangażowania i wielu porażek, które mnie zniechęcały, bo ja wiedziałem, co chcę osiągnąć, wiem, gdzie dążę i wiem, co jeszcze chcę zrobić i wiem, jak to zrobić, tylko no teraz musi być powiedzmy przyjazne środowisko, żeby to wszystko się udało i myślę, że na pewno się to uda, bo ja w to wierzę i są ludzie, którzy we mnie wierzą, także będę cisnął, ile się da. A jak tak właśnie patrzysz na siebie i tak w przestrzeni, wiesz, no nie wiem, 2-3 lat w przód, to jakie takie cele sobie stawiasz, albo w ogóle jakie sobie cele stawiasz i mówisz, okej, dopóki tego nie zrobię, to dalej będę biegał? O, raczej tak może sobie daję jeszcze powiedzmy na wysokim poziomie 5-10 lat. Co chcę zrobić? Na pewno cały czas w tej mojej głowie jest te UTMB i to chcę zrobić. Rozwinąć się powiedzmy bardziej pod takie właśnie biegi 150 do 160, czyli 100 mil, zrobić coś w Stanach. Raczej wiesz, chciałbym przez te 2-3 lata zdobywać doświadczenie i się rozpędzać w walce i walczyć z najlepszymi, nie, na tych dystansach. A w ogóle nie startowałeś nigdy w Stanach Zjednoczonych? No jeszcze nie miałem okazji niestety, także mam nadzieję, że kiedyś się uda. Dobra, a w ogóle jakbyś mógł powiedzieć, skąd w ogóle się wzięły biegi górskie w twoim życiu, bo tak sobie przeglądałem twój profil na Domtelu, tam były jakieś biegi właśnie na 5000 metrów, na 3000 metrów, tutaj tak patrzę w ogóle z 2006 roku, jakieś mistrzostwa Polski na 10000 metrów w Kozienicach, to wiesz, jak to w ogóle do tego doszło, że z takiego gościa, który biega na stadionie, zostałeś
biegaczem górskim? Moja przygoda z bieganiem zaczyna się w Lublińcu, w WKB Metal Lubliniec, Wojskowy Klub Biegacza przy jednostce komandosów. Kiedy miałem 16 lat, wystartowałem pierwsze zawody półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego, czyli już jest górski. No i ta meta, powiedzmy, jakoś tam zaszczepiła we mnie. Te biegi długie, bo oni rzeczywiście są długasami, ultrasami. Ta przygoda z metą się rozwijała. Startowałem 5-10, póki mogłem, bo oczywiście te 21 wokół Jeziora Żywieckiego miałem 16 i nie mogłem startować, także tam było oczywiście dopisane parę latek. Ale tam zrobiłem godzinę 27 w debiucie po 3 miesiącach treningów. I meta to też było dla mnie też duża lekcja, bo tam musiałem sobie zasłużyć na trenera, bo oni myśleli, o, jest Świercu, jest taka młodzież, ale on się szybko wypali. Ja musiałem naprawdę udowodnić, najpierw powiedzmy jakoś tam trenowaliśmy trochę z Mirkiem Schnauznerem, musiałem udowodnić swoją wartość, że o, jednak ten talent jest i on nie wypali się, tylko będzie chciał się rozwijać. Także pamiętam, że musiałem na pewno się wykazać. Później moim takim stricte pierwszym trenerem to był Czesław Lamch z Częstochowy CKS, budowlanie Częstochowa, i raz w tygodniu jeździłem, czasami dwa razy w tygodniu, póki mogłem, jeździłem właśnie do Częstochowy trenować z Łukaszem Skoczyńskim, pamiętam, kiedyś świetnym biegaczem, z trenerem Czesławem dalej jakoś tam utrzymuję kontakt, ostatniego widziałem właśnie na Mistrzostwach Polski Juniorów i pogadaliśmy, ale to on mi pokazał, jak trenować pierwsze jakieś obozy z nim, Węgierska Górka, pamiętam Międzyzdroje, kiedy on był trenerem kadry, jechałem z nimi po prostu dodatkowo i płaciłem, powiedzmy, za siebie, a oni trenowali w kadrze i mogłem z tymi zawodnikami z Częstochowy trenować. No i tak to się wzięło. Później, szczerze mówiąc, wychowanie fizyczne zacząłem studiować w Opolu. No i trochę nam rzeczywiście kontakt się urwał z trenerem, a w AZS-ie też w sumie miałem świetną ekipę, bo celowaliśmy w przełaje i tam mocno walczyliśmy. W AZS-ie też, powiedzmy, się rozwijałem. Miałem stypendium sportowe, naukowe i mogłem, powiedzmy, rywalizować jeszcze na ulicy i stadionie. No i później pojawiły się właśnie góry. Pierwsze góry to był bieg w Żywcu i też pamiętam, pojechałem ze swoją dziewczyną do Żywca dzień wcześniej i wystartowałem, te zawody wygrałem. To już był jakiś tam pierwszy znak, mówię, o, bieg na Grojec, super. No ale jeszcze, powiedzmy, skupiałem się na tych biegach stadionowych. Pamiętam Mistrzostwa Polski w Warszawie, 10 tysięcy metrów, pojechałem pociągiem. Jeszcze wtedy nie było komórek, nie było GPS-u. Pamiętam, z dworca, z kartką napisanymi ulicami, gdzie mam dojść, gdzie skręcić. W tych zawodach wystartowałem. Pobiegłem chyba tam 32 minuty, byłem chyba 10, tak mi się wydaje. Z tą kartką z powrotem wróciłem na dworzec. Udało się dotrzeć dla chłopaka oczywiście ze wsi. I co? Wróciłem o 3 nad ranem i rano pojechałem do Bielska Białej na zawody, na Magórkę. I tam były eliminacje, powiedzmy, chyba do kadry. Startowało kilku zawodników. Ja te zawody wygrałem. Po prostu biegnę, prowadzę. Mgła, deszcz i nagle widzę meta, no i wygrywam. Także to było pierwsze zdziwienie, drugie zawody wygrane. Kolejne właśnie na tych zawodach był pan Andrzej Puchacz, który mówi: Marcin, zapraszamy do Czech na bieg na Radhoz, bo tam będą eliminacje do Mistrzostw Europy, które odbędą się we Francji. Niedaleko Lourdes, w tych zawodach w Czechach wystartowałem i te zawody wygrałem jako trzeci bieg, gdzie jeszcze żaden Polak tam nie wygrał. Mówię, o kurczę, no to teraz co, 3-0, to teraz czas na Mistrzostwa Europy, będzie 4-0. Pojechałem dzięki uprzejmości właśnie mety do Kościeliska na ośrodka wojskowego, gdzie trenowałem. Oczywiście się zajechałem w pierwsze parę dni zakwasy. Pamiętam, że przetrenowałem się i te zawody we Francji, zamiast dobrze powalczyć, skończyłem chyba na 44. miejscu bodajże. I przegrałem z wszystkimi, z którymi wcześniej wygrałem. To była taka duża lekcja pokory, ale też świetna przygoda. Pierwszy raz leciałem samolotem, pierwszy raz byłem za granicą na takich zawodach mocnych. Świetnie. No, pamiętam, że mimo wszystko dobrze to wspominam i tak zaczęła się moja przygoda, powiedzmy, z tymi biegami górskimi, że w tym pierwszym roku byłem w kadrze Polski i
No i tak się zaczęło. Czyli taki naturalny talent miałeś do tych biegów górskich? No tak wyszło, może coś ci na Śląsku mają we krwi. A tak w ogóle, bo tam pamiętam nawet chyba w 2018 roku startowałeś w półmaratonie w Warszawie, tak starasz się trochę jednak biegać na tej ulicy i tą taką, wiesz, szybkość podtrzymywać, czy jednak unikasz startów na ulicy i starasz się biegać tylko i wyłącznie w górach? Wiesz co, startowałem w Warszawie, a wcześniej startowałem ostatni raz na Warszawie 10 lat wcześniej, także ja tu startowałem raczej... Ty też przyjechałeś z kartką, czy już nie? Nie, wtedy już, wiesz, już były komórki, wiesz. Także i wiesz, startuję tam, gdzie chcą, żebym startował, powiedzmy. Jakoś tam nigdy nie było okazji specjalnie na tych ulicach powalczyć i raczej skupiam się na tym, co mi się podoba, nie? Czyli biegach górskich. Jakoś nie było okazji nigdy powalczyć specjalnie. Ta Warszawa to była jakiś tam event i przy okazji wystartowałem. W sumie 10 lat wcześniej też wystartowałem i tam różnica między tymi czasami to była kilka sekund. Ja pamiętam ten 10 lat wcześniej, to prowadziłem razem z Bartoszakiem Michałem. Prowadziliśmy pani Małgorzacie Sobańskiej na rekord Polski. Wtedy parę sekund zabrakło. Na 2:11:40. Powiedzmy, byłem zającem, bo dzień wcześniej były też sztafety 5x5 i tam jako klub meta wystartowaliśmy i pamiętam, że wygraliśmy tą sztafetę, ja leciałem na ostatniej zmianie, w sumie przegrywaliśmy 3 minuty. Ja tą piątkę poleciałem 15:0, pamiętam, a w sumie po tam trudnej trasie, bo tam gdzie jest kryterium asów, tak, chyba jest kilka podbiegów, ten podbieg i ten zbieg i pamiętam, że dogoniłem tą pierwszą ekipę, dogoniłem kłada, wyprzedziłem kłada i jeszcze te zawody wygrałem, także oni się zdziwili bardzo i w nagrodę dzięki temu pamiętam, że mogłem wystartować właśnie z elitą w półmaratonie, gdzie wszyscy mieli, wiesz, specjalne numery i ja dzięki temu dobremu wynikowi na piątkę poleciałem razem z panem Michałem jako zając. No i świetna lekcja. No ja ogólnie rozmawiałem, powiem ci, właśnie to prawie rok temu z Michałem Bartoszakiem, właśnie też był gościem podcastu i jego anegdoty o Stanach Zjednoczonych, o tym jak właśnie wygrywał tą milę, to naprawdę chyba jedna z fajniejszych rozmów, jakie mi się udało przeprowadzić, także Michała serdecznie pozdrawiam. A tak w ogóle może teraz przejdźmy do tego, pod czyim okiem teraz trenujesz, bo pamiętam, rozmawiałem dla bieganie.pl z Kasią Solińską, która również trenuje u Inakiego. Skąd w ogóle się wzięła ta współpraca i jak ona aktualnie przebiega? Tak, no z Inakiem zaczęliśmy działać od czerwca. W sumie, no właśnie tak jak mówię, byłem w dużym dołku i sam zacząłem wątpić w swoje metody trochę. No i ciężko się jednak było zmobilizować. Inaki mi trochę pomógł wyjść na tą prostą. Dlaczego on? No bo przede wszystkim ma wiedzę i doświadczenie, które w tych ultradystansach sam zdobywał. On jest też mistrzem Kona Ultraman z 2016 roku, czyli tam jest 10 km pływania, rower, wiadomo, bardzo długi i chyba 80 parę kilometrów, a także to wygrał. No i wie, z czym ten trening się trochę też je, nie? Myślę, że tu taka trochę nasze wspólne doświadczenie jego z tych ultradystansów i powiedzmy w innej dyscyplinie plus moje, głównie z tego biegania, jest taką mieszanką, która powiedzmy na razie się udaje, chociaż tak jak mówię, no, przed Andrychowem tak mówiłem, trochę myślałem, mówię, kurczę, coś ten trening nie idzie, bo ani akcentów nie robimy, ani wszystko strasznie tak wolno i jak już robię, mam robić szybkie, to nie daję rady i tak jak właśnie mówiłem, że kilka treningów niestety musiałem poddać, bo nie spełniałem jakichś tam założeń i głowa nie podawała, także nawet była taka myśl przeszła mi przez głowę, że kurczę, jak nie wyjdzie na Andrychów, to trenuję sam. Ale to wszystko się jednak udało, złożyło dobrze i to też mobilizuje. No jednak praca z kimś to mobilizuje, bo musisz się, powiedzmy, ten raport dać, musisz to, ten trening wykonać, co jest w planie, także to jest świetna rzecz, kiedy, powiedzmy, z kimś możesz działać. No i co, jak teraz wygląda? No teraz my też mamy plan długofalowy. Nie jest ten sezon jakoś tam specjalnie, powiedzmy, staramy się oczywiście jakieś tam małe szczyty formy zrobić, ale myślimy o przyszłym roku i to jest główny cel.
No i ten proces trwa. Myślę, że on się jeszcze jak i ciągle uczy mnie. Ja się ciągle uczę jego jeszcze metod i zobaczymy, co z tego wyjdzie w przyszłym roku. A czy w ogóle przed podjęciem współpracy z Iniakiem nie miałeś takiej trochę obawy, że no po pierwsze on jest triatlonistą, a nie biegaczem, a po drugie, czy wiesz, czy jednak te twoje metody treningowe, które jednak masz i które działały, czy na pewno one poskutkują w tym wypadku, wiesz, po takiej długiej, jednak takim długim okresie, gdzie trenowałeś sam siebie? Tak, tak. Szczerze mówiąc, wiesz, dylematy i powiedzmy znaki zapytania są zawsze, ale bardzo mi też pomógł mój znajomy Adam, który powiedział: Marcin, weź trenera, gadaj z kimś, bo naprawdę byłem w głębokim dołku i wiesz, sam chyba z tego trochę nie wyszedł. Były obawy, no dalej są, myślę, że wiesz, Iniaki powiedzmy zna się na tych trzech dyscyplinach, może na bieganiu też się zna, myślę, że zresztą trenuje Maćka Dąbrowskiego i też ma fajną ekipę i to trochę mnie przekonało. Nie dość, że on wie, bo przeżył na swoim powiedzmy ciele i powiedzmy wiesz, jak walczyć na takich trudnych zawodach, to też pokazało, że świetnie działa z Maćkiem, z Kasią i to mnie trochę przekonało i myślę, że w tym kierunku trzeba iść, żeby właśnie tworzyć taki trochę team, który współpracuje i się nawzajem nakręca i wspiera. Także to było takim głównym powiedzmy impulsem do tej zmiany. A powiedz mi, bo tak, ja trenuję już od 2 lat sam siebie. Znam też dużo osób, które też trenują sam siebie, chociaż teraz na przykład patrzę i Andrzej Witek trenuje pod okiem trenera Orłowskiego i też Kamil Leśniak, który trenował sam siebie, też teraz poszedł pod jego oko. Jakie widzisz takie największe plusy, bo wiesz, sam też przez bardzo długi okres trenowałeś sam siebie, a jakie największe minusy, gdy jesteś sam sobie coachem? Ja lubiłem sam trenować, bo powiedzmy, wiesz, to mi sprawiało ogromną frajdę, wiesz, że też skończyłem wychowanie fizyczne i trenera. Te postępy, które zrobiłem, no to sprawiły mi ogromną frajdę i to mnie mobilizowało. Wiedziałem właśnie, w którym momencie jestem, co mam zrobić, wszystko było tak poukładane, nie? To było na pewno plus i mogłem na to reagować. Minusem może to, że byłeś tym sam, bo nigdy nie wiesz, czy można było coś zrobić lepiej. Zawsze są jakieś zwątpienia. Mobilizować siebie samego też jest trudno. No to chociaż tak mówię, no przez te 20 lat udało się i to się da, bo to oczywiście, wiesz, trenowanie samego siebie to też mobilizuje, ale są chwile zwątpienia, nie? Także to taki największy minus, że nie masz też z kim pogadać, nie? O tym nie ma wejścia w ten twój proces treningowy i no i trochę jesteś z tym sam, nie? To jest taki chyba największy minus. A plus trenowania z kimś, no znowu to właśnie się dzielisz, nie? Że masz z kim o tym pogadać. Nie jesteś osamotniony w tej walce, no bo i nie musisz myśleć, bo to trener powiedzmy powie, w jakim kierunku idziecie i ty masz tylko odhaczać plan, nie? Jeśli znowu jesteś samotnikiem i walczysz sam, no to znowu odhaczyć taki kolejne dni, kiedy no nie jesteś pewien, czy robisz dobrze, źle. To jest taki trochę dylemat, nie? Ale te dylematy z takim, jak już później masz większe doświadczenie, to powiedzmy może trochę więcej znika, bo wiesz, no co na ciebie działa i no to tak mówię, no zmusić się do, wiesz, treningu mocnego samemu, to jest bardzo trudno. Jak masz napisane, robimy, nie dyskutujemy, nie? No powiem ci, że właśnie ja cały czas mam ten dylemat i jeszcze są takie okresy, gdzie jak jest dobrze, to powiem ci, że jestem mega wdzięczny za to, że trenuję tak, sam siebie, natomiast gdy teraz szczególnie miałem taki trudniejszy etap i tak totalnie mi się wszystko rozsypało i tak mówię, kurde, gdyby ktoś na to spojrzał pewnie z boku, to by zupełnie inaczej tą sytuację przeanalizował i pewnie inaczej by to wyglądało. A jak z doświadczenia powiem ci, musisz po prostu, wiesz, wierzyć trochę w siebie, nie? Musisz trochę zaufać mimo tych trudnych chwil i to przejdzie, nie? Także trzeba też umieć zaufać samemu sobie i tym swoim metodom i wyjść. Jeśli będzie trochę trudniej, no to czasami trzeba zrobić jeden krok w tył,
żeby gdzieś tam, wiesz, iść do przodu. Także myślę, że dasz radę. Dzięki. A tak w ogóle, jak tak patrzysz na swój trening i na to, jak biegasz, to gdzie widzisz takie największe bariery i gdzie takie widzisz największe pole do tego, żeby się poprawić i żeby, wiesz, to twoje bieganie dalej polepszyć? No właśnie się zastanawiałem w tym roku, gdzie, co jeszcze można by zrobić lepiej. Regeneracja, trochę trening siłowy i przede wszystkim trochę więcej pobytu w górach. Jednak ja w tym roku też nigdzie nie byłem na obozie, jednak Basia była w ciąży i nawet już miałem, szczerze mówiąc, klikać i kupić bilety nawet do Kenii, bo mój zawodnik Michał leciał i też mu wstępnie obiecałem, że polecę z nimi, ale po prostu rozsądek powiedział, no nie, nie będę ryzykował, nie wiem, kilku tysięcy złotych, bo test wyjdzie nie tak i wiesz, i będzie problem, po prostu kasa przepadnie, także nawet też myślałem o Teneryfie i też w sumie już dawno chcieliśmy jechać, ale no nie chciałem po prostu ryzykować utraty, nie wiem, i kasy, i wiadomo, i zostawiać trochę Basię w takim stanie, także no w tym to chciałbym na pewno poprawić więcej treningu w hipoksji, czyli wyjechać gdzieś w góry, także i spokojny trening. I mniej zobowiązań może czasami, no, to też by się przydało, żeby ta głowa była spokojniejsza, żeby móc się spokojnie przygotować i nie pędzić tak, no bo ten się ogromnie pędzi do wszystko. Może ta pandemia troszkę zwolniła, ale jednak tych obowiązków jest też sporo. No teraz jest jeszcze więcej ze względu na Aleksandra, ale myślę, że też jest fajna akurat ten aspekt. Zazwyczaj, jak tak patrzę na biegaczy, może polskich, ale też pewnie za granicą podobnie to wygląda, to jednak oni na obozy jeżdżą w takie, wiesz, miejsca, gdzie są góry, ale nie takie jak właśnie jak Witten, szczególnie w Kenii. Co cię najbardziej urzeka tam, żeby właśnie jechać do Kenii? A Kenia to jest taki okres, wiesz, przygotowawczy, gdzie ja nie potrzebuję jeszcze większych przewyższeń. I to jest styczeń, luty, kiedy tam jest doskonała pogoda do treningów i to jest głównie budowanie bazy, spokojne bieganie i trening siłowy i duża objętość przede wszystkim. Ale tam już każda górka, wiesz, na 2400 to jednak daje trochę popalić tam tętno. Też rośnie bardzo szybko, także byłem 3 razy, świetnie wspominam i super. I to takie 5-6 tygodni, jak wracasz, to ci po prostu też daje świetną perspektywę, że trzeba się cieszyć i naprawdę, że mamy, nie wiem, ciepłą wodę, że mamy gdzie mieszkać. Tak, wiesz, nawet powiedzmy tak po ludzku cieszyć się z tego, co mamy i doceniać to, co tutaj jest u nas, nie? Także to też jest świetna perspektywa, nie? A jakbyś tak mógł jeszcze trochę opowiedzieć, jak wygląda w takich może już najważniejszych etapach, albo jak wyglądał na przykład twój trening, gdy wygrywałeś UTMB, jak w ogóle, jakie jednostki, TDS-a, jak to w ogóle wygląda, wiesz, pod względem i liczby kilometrów, i jednostek treningowych, i tego, czy dodajesz jeszcze jakieś dodatkowe elementy typu rower, czy może, nie wiem, pływanie. Teraz pewnie może inaki cię do tego zachęca. Jak to w ogóle wygląda, wiesz, trening po tak długie dystanse? Kiedy trenowałem sam tam do CCC, to powiedzmy ten system się sprawdził. To też właśnie było tak, że zimą był jakiś pierwszy obóz spędzony właśnie za granicą, albo po Kenia, albo Teneryfa. Później jakiś okres startowy i ja w czerwcu, lipcu siedziałem w górach w Tin, gdzie jest bardzo wysoko, 2000. Trenowałem pod 3000, gdzie robiłem dużo wycieczek, spokojnie. Kilometraż to był 150, 200, 40 bar, bodajże rekord w tygodniu. I to robiło robotę. No tak trochę i ten system powtórzyłem sobie też przed TDS-em. To też w sumie później właśnie dobrze oddało. Nawet też spędziłem spędzałem na przykład lipiec w Tin, wracałem trochę, spędzałem w Tatrach Słowackich, też byłem 2 tygodnie w Szczepskim Plesie, gdzie spędziłem właśnie te 14 dni na mocnych treningach. No i co? Ten system u mnie wygląda tak, że najpierw jest taki trochę bazy, później powiedzmy z każdym kolejnym tygodniem, który mi zostaje do startu,
staram się przyspieszać i to nawet w swojej książce właśnie mówię, że rozpisuję te treningi jak krok po kroku, bieganie na coraz dłuższym zakresach, później masz, wiesz, interwały, gdzie zaczynam od długiego czasu trwania tych interwałów, skracam z każdym kolejnym tygodniem te interwały, skracam, ale też przerwa się skraca i więcej przebywasz wtedy na większym, dłuższy czas trwania VO2 max, nie? Czyli na tym naprawdę wysokim poziomie coraz szybciej wchodzisz i coraz dłużej na nim przebywasz. I takie, wiesz, takie trochę stopnie, nie? Tam od, nie wiem, 5 minut, później 4 minutówki i to wszystko robię w terenie. W terenie, który, wiesz, jest pagórkowaty, obojętnie co mnie napotka, czy to jest las, czy jakieś pagórki, przyjmuję na kratę to, co jest i robię ten trening, wiesz, po prostu w terenie, nie? Który odzwierciedlały jakieś tam zawody. No i przede wszystkim też długa okres bazy, gdzie, wiesz, no to jest najważniejszy w sumie dla ultrasa, nie? A jak już wspomniałeś o książce swojej, w ogóle skąd się zrodził pomysł, żeby ją napisać i czy, nie wiem, może będzie jakaś kontynuacja i, wiesz, i część druga? Pomysł na książkę już w ogóle był przy okazji pisania pracy magisterskiej. Już, wiesz, chciałem po prostu zebrać wszystkie te swoje notatki o treningach, bo już na studiach bawiłem się w trenowanie innych. Miałem świetnych właśnie wykładowców. Profesor Chmura, profesor Iskra, Czerwiński, Borysiuk. Zresztą u rektora Borysiuka nawet ostatnio byłem i nawet zachęcał mnie do pisania doktoratu. To mnie zawsze ciekawiło i chciałem to wszystko mieć w jednym, powiedzmy, miejscu. Także to był pierwszy pomysł na tą książkę i to się trochę odwlekało, bo ciągle się uczyłem siebie i tego treningu. I też jak chciałem zrobić książkę, to chciałem zrobić ją dobrze. Nie chciałem zrobić, wiesz, jakiegoś fopa i wypuścić, powiedzmy, jakiegoś gniota, tylko chciałem zrobić dobrą książkę, gdzie skupię się, bo ja też zaczynałem od biegów alpejskich, później skupiałem się na biegach anglosaskich i ta moja kariera to też tak krok po kroku, wiesz, jednak było to wydłużanie, to nie było taki hop-siup i już jedziemy tam 150, nie? Tak jak niektórzy próbują. Tylko to było krok po kroku, no i dlatego może tak to długo trwało. I ta książka się ukazała właśnie po TDS-ie w sumie, także nawet bardzo dobrze to się wstrzeliło, bo jednak sukces też pomógł tej książce. I a czy będzie kolejna? Myślę o jakiejś tam, powiedzmy, kontynuacji albo zrobienia, wiesz, jeszcze spisania swoich doświadczeń teraz z treningu, wiesz, z trenerem, bo też z Iniakiem, powiedzmy, wiesz, dużo mam od niego artykułów zagranicznych i on też ma dobre dojścia do różnych trenerów na świecie i z Boulder i z Kenii i, wiesz, i naprawdę rozmawiamy z elitą trenerów z całego świata i może kontynuacja, powiedzmy, jakiegoś tam tego treningu mieszanki, wiesz, wybuchowo polsko-meksykańskiej zrobimy, ale to jeszcze też, tak mówię, trzeba to zrobić dobrze, czyli dajmy sobie jeszcze kilka lat na napisanie takiej książki. A jaką taką dałbyś podstawową radę dla osób, które no właśnie powoli wkraczają w te biegi górskie? No nie mówię o biegach ultra, bo to już jest totalnie co innego. Natomiast, wiesz, ja na przykład powoli też próbuję bawić się w te góry. I jakie dasz takie, dałbyś taką radę dla osób, które właśnie powoli wkraczają w te biegi, pewnie albo z ulicy, albo ze stadionu? Co robić, czego nie robić, aby, wiesz, aby te pierwsze starty nie były tak, porażkami? Się nie spalić, tak. No właśnie, najgorzej się spalić, nie? I zniechęcić. Także ja polecam dla tych biegaczy ulicznych, stadionowych, biegi alpejskie. To jest... I tak robią podbiegi na treningach. Także tu jest tylko podbieg. Nie zniszczą się tak. Ja pamiętam właśnie swoje pierwsze anglosasy, gdzie po prostu tydzień do tyłu chodziłem i uczyłem się zbiegać, powiedzmy, przez cały sezon. Także te zbiegi to sobie zostawmy jeszcze na później, a te na pewno alpejskie biegi są bezpieczniejsze. I no i co? Przede wszystkim mierzyć trochę siły na zamiary. Jeśli ktoś już zaczyna, wolę, żeby zawodnik
wystartował, ukończył zawody, ale już takim niedosytym troszkę, że o, mogłem lepiej, mogłem, wiesz, kilka miejsc wyżej, mogłem kilka minut szybciej, ale niech ten niedosyt jest, bo niech, powiedzmy, naucz się swojej granicy, znajdź tą swoją granicę i nie, na razie jej nie przekraczaj, po prostu, wiesz, staraj się na niej przebywać. A wiesz, z czasem po prostu, wiesz, złapiesz doświadczenie i będziesz mógł przekraczać te swoje kolejne tam granice, zdobywać te swoje szczyty. Także powoli, powoli, naprawdę małymi krokami. No bo jak mówię, no to jest świetna przygoda, tylko żeby to trwało latami, żeby to, powiedzmy, była taka trochę długowieczność na tych, a nie, że wiesz, wystartuje, spali się jeden sezon i się zniechęci i powie, że górale to cieniasy, bo oni nie mają prędkości i ten, i tylko tam idą i tam startują. No to myślę, że bardzo, bardzo podobna rada, którą podobnie jak dostałem od trenera Oruskiego, który właśnie też mówił, żeby mierzyć siły na zamiary i na tym pierwszym podbiegu nie pobiec go w maksa, ponieważ potem może być ciężej. A jaką ty w ogóle dałbyś sobie radę na przykład temu gościowi, który dopiero zaczyna przygodę z biegami górskimi i z tymi biegami ultra? Co byś sobie wtedy powiedział, wiesz, uzbrojony już w tą wiedzę, którą masz aktualnie? Trudne pytanie, wiesz, jakbym się spotkał 20 lat temu z takim Marcinem. Rób swoje i ufaj sobie, nie? To chyba bym powiedział, że nie wątpi trochę w siebie i to chyba bym dał mu. A reszta się chyba ułożyła tak, jak może... Ułożyła się, jak się ułożyła, już nic nie zmienię, ale myślę, że nie mam naprawdę co narzekać. Marcin, mega ci dziękuję za tą rozmowę, za ten poświęcony czas, szczególnie teraz. Pewnie, nie wiem, czy Aleksander już śpi, czy jeszcze nie, ale... Jeszcze nie, właśnie muszę tam iść, bo krzyczy. Trzeba go wykąpać, także dzisiaj jest robota jeszcze. A jeszcze mam trening do zrobienia, bo dzisiaj nie zdążyłem. Dzisiaj było 4 godziny roweru, a jeszcze jest godzina biegania, także jeszcze muszę pobiegać. To powiem ci u mnie podobnie, bo u mnie dzisiaj było 3,5 godziny roweru, a też tak właśnie po naszej rozmowie, chociaż trochę te nogi przewietrzę, żeby były bardziej skłonne do jutrzejszego treningu. Także bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę ci przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że jak będziesz zdrowy, to sukcesy i kolejne fajne wyniki same przyjdą. I co, do zobaczenia może na jakich zawodach. Ja przynajmniej będę na Tatra Trail w Zakopanem, tam na Tatra Sky Marathon jeszcze się nie porwę, ale na ten Tatra Trail spróbuję i no, mam nadzieję do zobaczenia na podium właśnie, może ty będziesz na podium, no, tego, wiesz, maratonu. Teraz to już, dla mnie już się teraz trochę priorytety zmieniły, już wiesz, podium to jest fajne, ale ten teraz już jest Aleksander, jest co innego na pierwszym miejscu. Także do zobaczenia, dziękuję za rozmowę i działaj dalej.